Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Maciej, z tej strony. Kolejne siódme zadanie z zestawu piątego z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie siódme to: jeśli do wykresu funkcji f od x należy punkt, to zgodnie ze złotą zasadą, o którym wam trąbię już chyba od początku, jak tylko jest coś takiego, jeżeli macie punkt, to w 99% przypadków musicie go podstawić do funkcji i wam wyjdzie. Więc jeżeli do funkcji należy punkt, to ten punkt będziemy podstawiać. W jaki sposób? Każdy punkt ma dwie współrzędne. Jedna współrzędna, ta pierwsza, to jest oczywiście współrzędna x-owa, a druga współrzędna, to jest oczywiście współrzędna y-owa. Czyli minus 1 postawiamy za y, czyli inaczej za f od x. Minus 1. Dalej. A dwójkę podstawimy za x-a. Czyli w to miejsce tutaj za x podstawimy dwójkę, a resztę sobie przepiszemy już normalnym kolorkiem. A przez plus 1 minus 2. Reszta została przepisana. I zobaczcie, że macie bardzo proste równanie z jednym niewiadomym do rozwiązania. Dodamy sobie tą dwójkę, czyli będzie minus 1 plus 2 to jest 1. To jest a przez 1 plus 2 to jest 3. I teraz mnożymy sobie to przez 3. 1 razy 3 to jest 3 i to jest nasze a. Jest takie? Musi być. Cała filozofia. Pamiętajcie, złota zasada. Masz punkt, to masz go podstawić do funkcji. No. Pytania w komentarzach, łapki w górę i smykamy dalej.